Ciężkie pieniądze będzie musiał wydać Suwalski Ratusz na wykonanie odcinka trasy wschodniej z mostem i tunelem. Czy niefrasobliwość niesolidnego pierwotnego wykonawcy może zaowocować odstąpieniem od tej inwestycji? Wartość robót po drugim przetargu niemal się podwoiła. Kamil Sznel z Suwalskiego Ratusza jednak uspokaja. Takim, można powiedzieć, na razie najbardziej pechowym odcinkiem trasy wschodniej jest budowa ulicy Stulecia Niepodległości Polski, czyli tej ulicy, która połączy ulicę Stajnańską i ulica Utrata. Po zerwaniu umowy z poprzednim wykonawcą ogłosiliśmy przetarg, który podzieliliśmy na trzy części. Budowa tunelu, jedna część, budowa mostu nad rzeką, druga część, budowa samej jezdni, trzecia część. Rozstrzygnięto przetarg na budowę tunelu i wszystko wskazuje na to, że uda się rozstrzygnąć postępowanie dotyczące budowy mostu. Powtórzymy jeszcze raz, po raz trzeci, przetarg na budowę samej jezdni, bo kwota, którą tutaj proponują wykonawcy akurat za to zadanie, nadal jest naszym zdaniem o wiele za wysoka niż to, jaką byśmy oczekiwali, by powinna być. Ten przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w listopadzie z wydłużonym terminem realizacji i jak twierdzi kierownik Biura Prezydenta, Ratusz liczy, że przyniesie on oczekiwane rozstrzygnięcie. My w budżecie założyliśmy, że na budowę jezdni przeznaczymy 15 milionów złotych i to jest nasze założenie. Natomiast przyzwyczailiśmy się już do tego, że każdy przetarg ogłoszony w tym roku weryfikuje nasze założenia, niestety in plus dla wykonawcy. I spodziewamy się, że tutaj również tak będzie, no ale niestety nie możemy sobie pozwolić na to, że my przeznaczamy 15 milionów złotych, a wykonawca najkorzystniej dla nas oferuje 27. Jest to przekroczenie budżetu praktycznie dwukrotnie. Nowa ulica Stulecia Niepodległości tak czy inaczej będzie należała do niezwykle kosztownych inwestycji, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że rozwiąże ona wiele problemów komunikacyjnych, z którymi borykają się mieszkańcy miasta.